zawód rolnika to jest zawód wielu niewiadomych, a najbardziej, znaczy najważniejszą niewiadomą to jest właśnie przebieg pogody. My kiedy zasiejemy, to później czuwamy nad tym, prawie że się modlimy, żebyśmy mieli w miarę znośne warunki pogodowe wschodu, rozwoju, a potem zbioru. Rok 2019 istotnie sprzyjający dla nas nie był, ale święto plonów to jest podsumowanie całości trudu rolniczego, trudu rolnika. Pogoda to jest podstawowa rzecz, która w rolnictwie ma znaczenie. Jestem między innymi też, uprawiam czereśnie, wiśnie, mam 4-hektarowy sad. I przymrozki na przykład wyrządziły takie szkody, że no zostało 5% tych owoców albo nic. Ze wsi powstaje pyszne, zdrowe, ekologiczne jedzenie. Na wsi najlepiej nam się wypoczywa. Wieś to też z reguły duży obszar lasu, więc to są zielone płuca świata. I tak jak popatrzymy dzisiaj na to, jak żyją ludzie w dużym pędzie, w dużym stresie, w dużym zaangażowaniu, to zawsze gdzieś ta wieś jest wymieniana jako punkt, do którego chcemy powracać, gdzie chcemy jechać, czy to do dziadków, do rodziców, znajomych, przyjaciół, wypoczywać, świętować na różnego rodzaju okazje, tak jak święta, czy Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, na wszystkie różne okoliczności, oczywiście każdy ciągnie na wieś. A oczywiście to jest, według mnie, to jest ten wspólny mianownik, który łączy wieś z miastem. Tak jak powiedziałem w wystąpieniu, kiedyś ktoś mądrze powiedział, że do miasta jechało się po naukę, a na wieś po mądrość. I rzeczywiście ta mądrość ludowa, taka nieraz niewyuczona, ale przekazana z pokolenia na pokolenie, to co podpowiada serce, umysł i oczywiście dusza, to wszystko możemy znaleźć na wsi. To jest też pełna integracja środowiska tego rolniczego, ale około rolniczego. My się tu spotykamy na tej uczestności, a spotykają się ludzie nie mający nic wspólnego z rolnictwem, ale to są konsumenci, bo my wszyscy jesteśmy konsumentami. Rolnik ma tę szczególną rolę, że jest producentem, jest też konsumentem. Natomiast większość społeczeństwa, zdecydowana większość społeczeństwa, 70-80-90% to są tylko i konsumenci. Dlatego warto jest tego typu imprezy robić. To jest ukultywowane zresztą od setek lat, szczególnie w tradycji polskiej. Rozmiar tego przedsięwzięcia zostaje podzielony i oczywiście to nas nie przestrasza i jesteśmy chętni, że mogliśmy w tym roku organizować. Ja osobiście jestem bardzo dumny z tego, że mogłem tutaj z naszymi mieszkańcami, z mieszkańcami gminy Lubarz i przede wszystkim z mieszkańcami sołectwa Bzowogoraj działać na rzecz organizacji tego właśnie dużego przedsięwzięcia, tych dożynek powiatowo-gminno-parafialnych. To wyszło spontanicznie i właściwie zrobił Facebook wszystko. Ogłosiłam informacje na Facebooku, poprosiłam o pomoc, żeby zadbać o swoje zagrody. No i mieszkańcy się spięli po prostu i kto mógł, to robił. Każdy przy swojej posesji, wspólnoty mieszkaniowe, indywidualnie. No i stało się, opłaciło się.